Witam Was w piątym odcinku trzeciego sezonu Rowerów Moich Widzów. Zapewniam Was, że w tym odcinku będzie na co popatrzeć, bo mamy aż 13 rowerów. Chcę ponadrabiać trochę serię z widzami, no i pewnie zauważyliście to po ostatnich publikacjach na moim kanale. Lecimy z tym odcinkiem, bo nie ma na co czekać. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Dawid. Dawid, pozdrowienia dla Ciebie. Dawid prezentuje nam swój rower, a mianowicie jest to Kona z 2008 roku. Rower kupiony w połowie wakacji i nie żałuje on tego zakupu ani trochę. Niestety po zakupie roweru musiał wymienić przerzutkę i damper. Ze wszystkimi naprawami wyszło go około 3800 zł. Według niego jest to mało jak na taki rower. Używany jest do jazdy po lesie, do skakania, no i co może powiedzieć, bardzo dobrze się nim jeździ, zawieszenie pochłania nierówności oraz oczywiście lądowania. Rama jest tutaj 15 w rozmiarze S, amortyzator od Marzocchi, damper tak samo, hamulce HS, przerzutka Deor XT, napęd 1:9, opony Maxxis, kierownica Kona, no i obręcze Sunrims. Mimo że zdjęcia robione są pod domem, to nie mogę dać niższej oceny niż 9:10. Następną osobą tego zestawienia jest Mateusz. Mateusz, pozdrowienia dla Ciebie. Mateusz prezentuje Janta Glory DH z 2009 roku. Rower zakupiony niedawno jako używany, za dość sporą kwotę, ale musi jeszcze trochę do niego dołożyć, między innymi na napinacz. Rowerem jeździ się bardzo dobrze, a skacze jeszcze lepiej. Używa go do downhillu, freeride'u oraz do urban DH. Takie podstawowe części to Amor przód RockShox, tył jest to Fox DHX 5, przerzutka tył Shimano Sora, manetka Livio, kierownica Fun Fat Boy, mostek Sunline, piasta tył Novatech, a jeżeli chodzi o zdjęcia, to Mateusz poświęcił cały praktycznie dzień na ich robienie. Ja to doceniam, ocena 8:8. Kolejna osoba to Jędrek. Jędrek, pozdrowienia. Jędrek wysłał nam rower o nazwie Rogue Machine Bliss 4027 Plus Edge Series. Specyfikacja to rama aluminiowa, amortyzator SR Santur XCR 130 mm skoku, przerzutka SRAM NX 1x11, hamulce Shimano BR M396, opony Shawlblade Nubi, rower kupiony jakiś miesiąc przed wysłaniem zdjęć, a jak możecie zobaczyć na jednym ze zdjęć, był on nim na maratonie, stąd ten numer na kierownicy. Rower sprawuje się świetnie i widz ten jest bardzo zadowolony z zakupu. Ocena 8:5:10. Kolejna osoba, Oliwier. Oliwier, pozdrowienia. Oliwier prezentuje nam Gate'a 90. Został on zakupiony niecałe 2 miesiące przed wysłaniem zdjęć. Koła mamy tutaj 29-calowe. Przedni amortyzator RockShox z Recon. Rama aluminiowa, przerzutki Shimano, hamulce hydrauliczne i 12 przerzutek. Rower został zakupiony w sklepie Kelly za około 6200 zł. Rower sprawuje się bardzo, bardzo dobrze. Zapewnia on wysoki komfort jazdy. Kupił on ten rower, ponieważ fascynuje się downhillem i uprawia go od niecałego roku. Oliwier liczy na wysoką ocenę, no i taką dostajesz. 7:9:10. Następna osoba to Szymon. Szymon, pozdrowienia. Szymon wysłał nam Betwina Rockridera 520S. Rower został kupiony przed wakacjami w internetowym sklepie Decathlon. Od tego czasu nic się w nim nie zmieniło, no może poza jedną pierdołą, dokupił on licznik bezprzewodowy, no i lampki. Rama jest tutaj aluminiowa, amortyzator przedni tylni 120 mm, przerzutki SRAM X3. Z tyłu mamy 3 przełożenia, hamulce tarczowe, koła 27,5, mostek 80 mm. Jeździ się w nim bardzo dobrze, widz ten używa go do downhillu, jeździ po pagórkach oraz po lesie. Ocena 7:9:10. Następną osobą tego zestawienia jest Błażej. Błażej, pozdrowienia. Błażej wysłał nam Nakamura Motion VTT. Rower był w 100% złożony przez Błażeja. Niektóre części są tutaj użyte z jego starego roweru, marki Cross. Rama jest tutaj amortyzowana, koła i obręcze Cross, amortyzator to Zoom, mostek i kierownica to Cross, ale jest do wymiany, ponieważ jest za wąska, korba Shimano Tourney, hamulce hydrauliczne Shimano BR M315, wolnobieg Shimano MF TZ21, manetki 3x7, błotnik Cross, no i na zakończenie widz ten chciał pozdrowić całe Bike Riders i również Oskara oraz Filipa. Także ja dołączam się do tych pozdrowień, a za rower daję Ci ocenę 8:9:10. Jestem bardzo zadowolony. Kolejna osoba to Kamil. Kamil, pozdrowienia. Kamil wysłał nam Betwina Double Evo z 2012 roku.
Amortyzator jest tutaj od Marzo 30 mm, kierownica No Name 680 mm, mostek No Name 31,8, gripy Betwin, tarcza Tektro 160, hebel tył Tektro, zębatka przód 25T, zębatka tył 13, łańcuch Dartmoor, platformy Dartmoor metalowe, koła 26 cali, opona przód Kenda, siodełko seryjne, rower to driftówka używana również do streetu, rower kupiony używany za 500 zł, ale na części wart jest około 2,5 klocka. Ocena ode mnie 8 na 10. Następna osoba tego zestawienia to kolejny Oliwier. Oliwier, pozdrowienia. Oliwier chciałby zaprezentować nam swój rower. Jest to Ghost RM Plus 9000. Amortyzator RockShox Sektor 150 mm skoku, damper Fox Float RP23, koła 26 cali, przerzutki Shimano XT przód 3-10 tył, hamulce XT. Rower bardzo dobrze się sprawdza. Zakupiony był w zeszłym roku, a ocena ode mnie 7 na 10. Następna osoba tego zestawienia to Michał i Michał, żółwik dla Ciebie. Michał chciałby zaprezentować nam swój rower marki Arcus. Zapłacił za niego 1400 zł. Zakupiony został rok temu, miał nim kilka stłuczek, ale nic wielkiego się nie stało. Przerzutki Shimano, hamulce hydrauliczne, opony Bestone, siodełko Arcus fabryczne. Jest to rower modelu Beryl 260. No i jak wspomniałem, kosztował 1400 zł, teraz jest nieco tańszy. Widz ten mówi, że jazda nim jest wspaniała i nie ma się do czego przyczepić. Poleca ten rower każdemu. No i widz poprosił, abym nie dodawał zdjęcia z karteczki. Oczywiście macie do tego prawo, takie zdjęcie nie pojawi się w odcinku. Ocena 7 i 9 na 10. Kolejna osoba to osoba, która chciała być przedstawiona jako ziomek. Ziomek, pozdrowienia dla Ciebie. Ziomek wysłał nam Crossa Hexagona X2. Rower posiada od roku czasu, jest jego drugim właścicielem, rocznik 2015. Dziennie pokonuje nim około 6 km do szkoły, a w czasie wakacji jeździ rekreacyjnie po lasach, a także po drogach. Rower posiada ramę o rozmiarze XS, amortyzator SR M3020, przerzutki Shimano Altus, przerzutka tył Shimano, hamulce tarczowe Tektro Aquila, błotnik Zephal Classic 24-26, obecne opony Rubena, lecz planuje w najbliższym czasie je wymienić. No i na zakończenie poleca ten rower każdemu, świetnie się nim jeździ. Jedyny minus to średnio wygodne siedzenie i niezbyt przemyślana stopka. Widz ten subuje mnie od dłuższego czasu, dodał mnie na Snapchacie, dodał mnie na Instagramie, dołączył do grupy na Facebooku, także pełen zestaw. Was również do tego zachęcam. Wszystkie moje social media to po prostu nazwa gdzie taniej. Ocena ode mnie dla tego widza 7 i 9 na 10. Następna osoba tego zestawienia to Szymon. Szymon, pozdrowienia. Rower ten kupił w czerwcu ubiegłego roku i jak na razie żadnych usterek. No może poza jedną, troszeczkę skrzypą hamulce. Amortyzator SR Santur XCT 100 mm, koła 27,5, rama 21, kierownica 700 mm, przerzutka tył Shimano Altus, przerzutka tył Shimano Tornej. No i więcej specyfikacji to on nie zna. Rower używa do jazdy po drogach i po lasach. Od momentu zakupu przejechał nim sporo kilometrów. Rowerem bardzo dobrze się jeździ, zamierza w nim dokupić jeszcze jakieś lepsze hamulce. Nie zaliczył nim jeszcze żadnej gleby, no i myśli, że to wszystko, co chciał powiedzieć. Ocena 7 i 7 na 10 ode mnie. Następna osoba to Maciek. Maciek, pozdrowienia. Maciek wysłał nam maszynę do MTB. Aby wykonać zdjęcia do tej serii, przejechał prawie 20 km. W momencie wykonywania tych zdjęć posiadał rower od 7 dni, a to spis części. Kierak alloy, gripy z jakiegoś starego roweru, hamulec tarczowy mechaniczny, klamka Tektro, zacisk od Shimano, tarcza 160 mm, przerzutka manetka, jak i przerzutka tyłu Shimano, kaseta również od Shimano, ale dokładnie modelu nie zna, pedały platformy No Name, support wieloklin również od Shimano, piasta tył Joytech, no i to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie ważniejsze rzeczy. Jak widzicie, rower ma jeszcze nieseryjne naklejki, które zostały przyklejone przez tego widza. Rowerem jeździ się świetnie, fajnie się nim lata po hopach, skacze, no i tak dalej. Jeździ nim jako MTB, no i poleca go wszystkim. Ocena 7 i 4 na 10 ode mnie. Następna osoba tego zestawienia to Pencel. Pencel, pozdrowienia. Pencel wysłał nam rower, który posiada od początku wakacji zeszłego roku. Jeździ się nim bardzo dobrze, ale w przyszłości planuje wymienić amortyzator, ponieważ ten strasznie słabo działa podczas jazdy po korzeniach lub po drogach polnych. Do wymiany są również pedały, ale to dlatego, że strasznie ślizgają na nim się buty. Planuje kupić jakiegoś RockShoxa i pedały platformowe. Siodełko również nie należy do najwygodniejszych, strasznie bolą od niego 4 litery. Mamy tutaj hamulce hydrauliczne Tektro HD300, korby i support od Shimano, przednia przerzutka Shimano Tornej, tylna przerzutka Shimano Acera, opony SmartSam 29x23, a reszta to komponenty wyprodukowane przez firmę Cross. Widz ten dołączył do grupy na Facebooku i dodał mnie na Snapchacie. Jeszcze raz, także zróbcie to co moi widzowie, dołączcie do mojego Instagrama, tam dodaję fajne zdjęcia, was to nic nie kosztuje, a mnie mega cieszy.
Wróćmy do oceny. 7 na 10. To by było na tyle w tym zestawieniu. Mam nadzieję, że ten odcinek podoba Wam się, no i starałem się zrobić, żeby było w nim sporo rowerów. Ostatnio ostro cisnę z odcinkami, mam nadzieję, że to docenicie. Tymczasem z Wami się żegnam. Do usłyszenia. Cześć!